Drodzy, jak co roku przychodzi taki moment, w którym zadajemy sobie pytanie, kiedy rozbierzemy naszą choinkę, bo tradycja mówi o tym, że może 6 stycznia, czy po 6 stycznia, może do 2 lutego, bo tak naprawdę czujemy, że to kiedy będziemy ją rozbierać, zależy od tego, kiedy nam się wreszcie zechce, bo jakoś łatwiej i przyjemniej jest wnieść choinkę do domu, ubrać ją, niż potem rozebrać, schować te wszystkie ozdoby, a choinkę wyrzucić na święta. Czujemy, że wtedy tak naprawdę kończą się święta. Ale czy rzeczywiście choinka w domu to znaczy, że święta, brak choinki to znaczy, że święta się skończyły? Kiedy ozdoby świąteczne wylądują już w pudełku, choinka zniknie z naszych domów, to tak naprawdę możemy powiedzieć, zniknie też czas świąteczny, ale czy rzeczywiście tak jest? Czy święta to ozdoby i choinka? Czy święta to nieco więcej? Bo przecież w świętach najważniejsze jest to, co daje nam Bóg. Daje nam siebie, staje się człowiekiem, by pokazać nam drogę, prawdę i życie. To Boże Słowo, które pozwala nam zupełnie inaczej spoglądać na siebie. Jeśli pozwolimy, by spoglądać na siebie z perspektywy, którą wyznacza nam świat, to kim my jesteśmy? Bogatsi, biedniejsi, ułomniejsi, sprawniejsi, mądrzejsi, trochę mniej mądrzy. Kim my tak naprawdę jesteśmy? Spoglądamy na siebie, a przecież Boże Słowo pozwala nam spojrzeć na siebie zupełnie inaczej, bo Bóg pozwolił nam spoglądać na siebie jako na Boże dzieci. To Boże Narodzenie pozwala nam zupełnie inaczej spoglądać na siebie i świat. Dlatego choć choinka zniknie z naszych domów, czy teraz, czy za parę dni, choć ozdoby świąteczne wylądują w kartonach i będziemy się być może o nie gdzieś potykać, idąc do piwnicy, to Boże Narodzenie może pozostać w nas przez cały rok, bo Boże Słowo nigdy nas nie opuszcza, bo nigdy nie opuszcza nas Bóg. Christmas tree, oh Christmas tree, how richly God has decked thee.